Idziemy na Jungle Beach. Tu jest dżungla. Jest 9:00. Słońce naparza ostro. Na razie droga wiedzie przez śmietnik. A my przez dżunglę. Robię jak Water Beach, tylko że nie mam butelek. Ale najważniejsze, że już niedaleko. Tylko 100 metrów. O kurwa. O kurwa. Już za zakrętem, jeszcze tylko 100 metrów. A jednak jeszcze 200 metrów, bo to nie ta plaża. Co, jaszczura? Waran. Na środku drogi. Nie da się przejść. Do widzenia, kończymy zabawę. Trzeba go rzucić butelką chyba, bo się nie chce posunąć. Grzeje się, patrz. Idź stąd, cholerę. Idź stąd. No i poszedł. No i wynocha mi stąd. Musisz ścieżką iść? Spadaj do dżungli. Chodźcie. A tu prawdziwa dżungla. Za nami, tylko że słabo widać. Jaki motylek ładny. A to nie motylek, podwójny jakiś w ogóle dziwny. To ta mucha? Dziwna mucha. Idziemy. Wszędzie aloes. Dotarliśmy. Jesteśmy. Zajebisty śmietnik tutaj jest. Chyba o to. Chyba o to chodziło. Czy jeszcze nie? Ze 300 metrów? No, jeszcze nie 100 metrów. Jeszcze 200 metrów. Kurwa. Po kamieniach. Nieładnie. Są trzy małe palmy. Po 100 metrach razy 20 doszliśmy na chujową plażę. Kur... Oszukali nas córka. Co o tym sądzisz? Śpi. Wszędzie koralowce. Łódką przypłynęli. Łódka jest. Oszukali nas. Battle Beach była 100 razy lepsza. A to jest Jungle Beach. Jest i beach, i jungle. I śmieci. Tu koleżanki, małpko. Tu są koleżanki. Poszli w polerę. Poszli w polerę. Tam japońska pagoda, czy coś. Ten deseń. To jest taka stacja nadawcza, odbiorcza do komunikacji z Buddą. A nawet pokazuje, że
U góry jest nadajnik, a na dole jest odbiornik.